Powiedziałem Monice, że dzisiaj od rana mam wrażenie, że jest maj. Nie wiem, czy to przez to nagłe ocieplenie, czy Gdzie przez... to ocieplenie, człowieku? Jakie ocieplenie? No, ależ oczywiście, że ocieplenie na ten... Bardzo, może też przez to, że nie wiem, poczułem wakacje, jak wczoraj odwiedziłem sąsiednie województwo mazowieckie i tam... też w Świętokrzyskim też jest ciepło, prawda? Natomiast jaki tam śnieg, ciepło było, słuchajcie, no wczoraj w samej kamizelce chodziłem, ludzie w krótkich spodenkach chodzili, na lody poszliśmy, w ogóle tak, więc no i oczywiście jakbym nie byłbym sobą, jakbym nie wspomniał o tym, że motocykliści zaczęli swój sezon, tak? Tak więc trzeba uważać z powrotem na motory. A zresztą przepiękne zdjęcia z Jasnej Góry, nie wiem, czy Monika widziałaś, tak też pokazały, że panowie też byli w krótkich rękawkach byli, tak więc to taka ciekawostka. Słuchajcie, więc jest ciepło, ja już zacząłem sobie myśleć, że już bliżej do wakacji niż dalej, może pora by zacząć odliczać, liczę na mojego ulubionego, patrz, lusterka dokładnie, liczę na mojego ulubionego kolegę Michała Wróbla, który włączy niebawem gdzieś jakieś odliczanie do wakacji, bo on tak zawsze robił, tak więc tutaj z tego miejsca pozdrawiamy Michała. Ale słuchajcie, zanim oddam was w ręce Moniki, która przygotowała dzisiaj dla was kolejną dawkę. Pomówimy się po prostu. Dokładnie, super wiadomości, jak to z Moniką będzie tikowo, to ja jakby zacznę ze swoimi nudnymi ogłoszeniami, tak więc na początek i na koniec będę takich kilka. O coś cię zapytać, bardzo ważnego. Posłuchaj, startuje nowy rozdział aktywnej tablicy i teraz to jest o wiele większa kwota. No i można tą kwotę wydać, żeby pomóc dzieciom z różnego rodzaju orzeczeniami, dysfunkcjami, opiniami i tak dalej. No i czy ty już ogarnąłeś, co ewentualnie można kupić za to? No to ciekawe pytanie z zaskoczenia, bo oczywiście... Nie zdążyłaś się zapytać. Nie zdążyłaś zapytać. Słuchaj, tak, oczywiście, raczej przede wszystkim, jeżeli miałbym inwestować, to zainwestowałbym tutaj w pakiety rewalidacyjne, już się człowiek wysłowić nie może w poniedziałek wieczorem, od EduExperta i oczywiście ja akurat mam SmartFlora, więc mam to szczęście i mogę tylko sobie te pakiety uzupełniać, dokupować, natomiast SmartFlora bym zainwestował, gdyż tam jest motoryka duża, motoryka mała i tak jak u mnie na przykład w placówce, on jest bardzo często używany właśnie między innymi na terapii z dzieciakami, tak więc przez to, że są te pisaki, są interaktywne aplikacje, a teraz pojawiają się coraz to nowsze aplikacje właśnie, które są specjalnie dobrane, to tutaj jak najbardziej. SmartFlora lub ewentualnie, tak jak mówię, jeżeli już mamy w szkole monitor, to w te aplikacje na monitorze, bo wbrew pozorom i temu, że my dość dużo czasu spędzamy teraz przed monitorem i jest ta edukacja zdalna i można sobie pomyśleć, że mamy go dosyć, bo mamy go dosyć, to tak jak powiedział nasz kolega Dawid, czyli pan Belfer tak zwany, że dobrze pomyśleć o tym, żeby nie zaprzepaścić jednak tej wiedzy i tego wszystkiego, czego nauczyliśmy się przez ten rok zdalnej edukacji, później także to używać. Nie sądzisz? No, ale wiesz co, powiem ci jeszcze jedną rzecz, bo ja się dzisiaj nad tym wszystkim zastanawiałam, bo przeczytałam to ogłoszenie, tak naprawdę dzisiaj się w to wczytałam i taka maleńka pracownia językowa, to wcale nie musi być tylko pracownia językowa. No tak. Ja widziałam tą najnowszą pracownię w Szczytnie i pomyślałam sobie, że to byłaby rewelacyjna sprawa do pracy generalnie z dziećmi z dysfunkcjami, wiesz? Dlatego, że te słuchawki, no może nie taka duża tam na 25 osób, tak? Ale taka mała kameralna dla pani logopedki, czy generalnie dla pań, które pracują z dziećmi, które mają trudności z wymową. Ja sama generalnie bardzo chciałabym popracować w takiej pracowni. My mamy taką pracownię, bardzo, bardzo starą, a przydałaby się taka nowa, ładna, znowu z ładnymi krzesełkami. Jak już wspominasz pracowni, to ta nowa pracownia nazywa się Nowa i powiem ci szczerze, bo nie wiem, czy wiesz, ja akurat ją testowałem w tak zwanej ostatniej fazie produkcji,
I oprócz tego, że w ogóle tę pracownię można łączyć z pracownią komputerową, czyli mamy pracownię językowo-komputerową, takie możliwości są, co jest w ogóle spełnieniem marzeń naprawdę wielu anglistów i nie tylko, takie połączenie pracowni komputerowej z pracownią językową, to w tej nowej pracowni Nowa, tam mamy dotykowe pulpity z Plexi, które dodatkowo posiadają przyciski. I to jest taka fajna ciekawostka, Monika, pewnie o tym nie wiesz, że zaimplementowaliśmy tam razem z programistami, słuchaj, program do tworzenia quizów, czyli ty wyświetlasz sobie quiz na myboardzie dla dzieciaków albo im puszczasz na słuchawkach audio, a one wybierają ABCDE. Przyciski i to wszystko ci się zlicza i sumuje. To tak a propos tej pracowni, bo jakby nadmieniam, bo chyba tego nie widziałeś, bo tym bardziej po zdjęciach tego nie widać, natomiast to jest świetna sprawa i coś, czego mi osobiście brakowało, a nawiązuje też do zdalnej edukacji, bo skoro korzystamy teraz z tych forum, z portali i tak dalej, ja nawet dzisiaj o tym mówię, jak to fajnie, że nie trzeba sprawdzać, jak dobrze sobie ułożysz rzeczy i te wszystkie ewentualności zrobisz, tak, to sprawdza się samo, nie? Nie trzeba się lęczyć rzeczywiście po południu nad kartkami. I to też jest świetny sposób na sprawdzanie, na przykład słuchania. Kiedy mamy te takie słuchanki, tak jak te egzaminacyjne słuchanki, tak? I dzieciaki tylko zamiast zaznaczać na kartce ABCD, tak, tudzież E, bo tam jest do wyboru E, po prostu klikają na swoim pulpicie właściwy przycisk i to wszystko się sprawdza samo. Wręcz można wprowadzić element grywalizacji, czyli mam takiego Kahoota klasowego, który jest obsługiwany z poziomu właśnie aplikacji, z poziomu tej pracowni językowej. Dla mnie to jest fajne. Natomiast to, o czym mówisz, czyli sama praca na słuchawkach i tak dalej, to na pewno jest duży komfort. Są zwolennicy oczywiście tego odchodzenia, bo mimo wszystko pracownie językowe, takie jakie my pamiętamy, albo nie pamiętamy, bo wielu nie miało takich pracowni, prawda, spełniały bardzo często taką funkcję tylko prezentacyjną, natomiast nie były używane w pełni, tak, to jak tutaj w dobie jakby technologii i możliwości chociażby robienia takich interaktywnych quizów, to może być coś fajnego. To tak samo jak są monitory i ten smart floor, prawda? Wiesz, dlaczego zapytałam? Dlatego, że dzisiaj dostałam właśnie takie pytanie, czy według mnie można podciągnąć instalację właśnie takiej pracowni językowej pod tę nową wersję aktywnej tablicy. I ja sobie pomyślałam, że rzeczywiście tak, bo ona nie musi być tylko dla anglistów i tylko do słuchania, czy tylko do wymowy. To można zrobić tam o wiele więcej bardzo ciekawych rzeczy i jak tak sobie siedziałam, to wymyśliłam co. Jak najbardziej, przy czym tak, rzeczywiście chyba trzeba było tylko dopłacić troszeczkę, bo mimo wszystko pracownie, które są robione na wymiar i to są meble, to są sprzęty, to są na przykład, bo dostałem wszystko i biurka, i krzesełka, tak, i całe wsparcie techniczne i elektronikę, to troszeczkę kosztuje. Nie wiadomo jakie pieniądze, tak więc żeby ktoś nie pomyślał, że kosztuje naprawdę miliony, bo to są kwoty rzędu tam 20 parę tysięcy wzwyż, tak, więc to jakby koszty dwóch monitorów plus coś tam ekstra, natomiast rzeczywiście można to używać wielorako, nie tylko na językach, ale to trzeba się też jakby spróbować przekonać. Ja zachęcam pooglądać sobie realizację na stronie partnera technologicznego, naszego mentor systemu audiowizualnym. Oni naprawdę robią to kolorowo, a jeszcze takie są, nie wiem czy widziałaś, takie piękne panele wygłuszające można sobie zamówić i w takich trzech panelach to świetnie wtedy wygląda w ogóle wizualizacja. Mnie bardzo się podobało ostatnio, która jest pracowni robionych, gdzie była w tle rzucona tapeta Londynu, gdzie był The Shard, Sky Garden i tak dalej, więc w takiej klasie to na pewno bym się chętnie pouczył. A jak już jesteśmy, to ja dojdę do tych reklam, dobra, takich zapowiedzi, to właśnie słuchajcie, jest jeszcze kwiecień, nie ma, czyli dalej w kwietniu, jeżeli planujecie sobie kupić monitor na przykład, to do takiego monitora możecie zupełnie za darmo taki statyw dostać, tylko trzeba znać hasło zainspirowanie i je podać. Ja na takim statywie mam i sobie tym monitorem przejeżdżam, czasami właśnie do młodszych klas, w których mi brakuje monitora, bo nie wiem jak u ciebie Monika, ale u mnie jeszcze nie wszędzie są monitory w klasie. Prawie wszędzie, jak nie monitory to tablice, ale prawie wszędzie są. Natomiast ja chciałam jeszcze wam powiedzieć, bo też dostałam dzisiaj, chyba z racji tego, że to rozporządzenie jakoś tak nagle dzisiaj wszyscy czytali, dostałam też pytanie, czy na przykład mniejszy monitor niż 65 cali to jest ok. To ja tak z doświadczenia mogę powiedzieć, że 65 to
to jest taki, nie wiem, ja mniejszego bym na pewno nie chciała mieć. Nie dlatego, ale... że, nie dlatego, że tam, wiecie, coś słabiej widać, czy coś w tym rodzaju, bo ostrość, no, no to jest ostrość, ale ja mam dość dużą salę. I jednak mimo wszystko różne są aplikacje, które używamy na monitorach i na przykład Wordwall ma takie wielkie litery, tak? I na przykład jak ktoś siedzi w ostatniej ławce i są takie kostki w Wordwallu, które się otwiera i one tam się pokazują, jakiś napis, to to widać z ostatniej ławki, ale nie we wszystkich, na przykład Learning Apps nie ma takiej wielkiej czcionki. No i jak to takie maleńkie widać na tym monitorze i nie da się tego powiększyć, no to tak trochę... Wiecie, no dzieci mają słaby wzrok też, tak jak my czasami, nie? Znaczy obecnie powiem tak, że technologia tak poszła, że w sumie te różnice między 55 a 65 cali są niewielkie, jeżeli chodzi o cenę, natomiast warto patrzeć na tym, żeby to było realne 4K. Dlaczego? Dlatego, że chodzi tu o ostrość liter. Jeżeli mamy do czynienia z tekstem, to powinno być dobre odświeżanie, w miarę jasna matryca i słuchajcie, ta natywna rozdzielczość 4K. Wtedy ten tekst pisany w Wordzie czy w jakiejkolwiek aplikacji przeglądarce, on będzie po prostu wyraźny. W innym przypadku to tak jak źle, nie wiem, czy ktoś miał do czynienia, jak tak dajcie znać, źle zamontowane projektory w salach. Zdarza się tak, nawet u mnie jest po prostu źle zamontowany projektor, który po prostu już stracił ostrość, trzeba było przewiercić teraz sufit i go po prostu przestawić, tak, więc tutaj głównie chodzi o ostrość, bo z reguły dzieciaki jednak mimo wszystko widzą całkiem nieźle, tylko tak jak mówię, taka różnica między na przykład Full HD a 4K, że te litery są ostrzejsze, są bardziej wyraziste, no i czcionki, jakich używamy, tak? Żadnych tych szeryfów tak zwanych i tak dalej. Ale też jeszcze jedno kryterium, wiesz co, bo ja na przykład bardzo lubię pisać, tak? Nie tylko przygotowywać prezentacje, ale bardzo lubię pisać i dla mnie ten większy monitor jest lepszy, dlatego że ja sobie wtedy jako anglista, tak? Po jednej stronie mam pięknie wypisane słówka, po drugiej coś tam dorysuję i to mi się tak ładnie układa, no jednak ta przestrzeń do pisania jest dla mnie dość istotna i to 65 to jest tak optymalnie. Znaczy tak, 65 to ja bym powiedział, że nawet jest taki minimum w tej chwili, czyli większe rozmiary jeszcze są stosunkowo drogie, ale wiadomo, że jeżeli komuś zależy bardzo na wielkości, to po prostu możemy sobie kupić tablicę 100 calówkę i mentor ma nawet w ofercie taką tablicę 100 cali, to jest naprawdę wtedy kawał ekranu, do tego dobry projektor, na przykład Epsona i możemy działać. No dobra, Monika, to ja cię już jakby jeszcze teraz zachęcę do drugiej reklamy, czyli tego, o czym będziemy wspominać na końcu, ponieważ słuchajcie, dzisiaj webinar z Moniką darmowy, do którego już powoli przechodzimy, natomiast 28, nic nie pomyliłem, 28 jest możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z Moniką płatnym, które trwa, słuchajcie, aż 3 godziny, tak, więc w małej grupie indywidualne szkolenie z Moniką, ja wklejam link do zapisów, a Monika powiedz coś więcej o tym szkoleniu, dobrze? Tak, będziemy się uczyć Genly, na pewno jeszcze wiele osób tej aplikacji nie zna, ale ja chciałabym tę aplikację przedstawić nieco inaczej, ponieważ zorientowawszy się w sytuacji, wiem, że wiele osób już spróbowało swoich pierwszych kroków w Genly i nie potrzebuje tak naprawdę takiego szkolenia, wiecie, od zera. Natomiast na pewno trzeba pewne rzeczy w tym Genly wyjaśnić, bo jak się takich drobiazgów nie wie, to potem pojawia się pytanie, a ja wstawiłam to na tą warstwę, a tu nie ma, znikło, tak? A dzieci coś przesunęły, znikło i nie da się już tego odwrócić. I jak to teraz zrobić, bo to mi się schowało tu i trzeba od nowa włączać prezentację, żeby mi to zadziałało. I chciałabym poprowadzić to szkolenie od tej strony. Więc jeżeli macie ochotę nauczyć się robić quizy, ale nie z szablonów, tylko własne, tak? Bo takie się akurat w Genly robi, to jest najciekawsze, tak? Najbardziej wciągające, kiedy się coś samemu zrobi. Więc popracujemy nad tym. Będzie dużo takich aplikacji dodatkowych, które można również wykorzystać razem z Genly. No i cóż, mam nadzieję, że się spodoba. Postaram się bardzo, bardzo dużo różnych nowych, fajnych rzeczy pokazać, których wcześniej gdzieś tam nie pokazywałam. Zapraszam serdecznie. Nie będzie to dokładnie, wiecie, od zera do bohatera, ale powiedzmy dla początkujących do bohatera.
A ja tylko dodam, że to są wtedy 3 godziny z Moniką i do tego nagranie, certyfikat, no i oczywiście konkurs dla biorących udział w szkoleniu, do wygrania, słuchajcie, obiad własnoręcznie gotowany przez Monikę u niej we Wrocławiu, tak więc słuchajcie, to od razu wycieczka do Wrocławia i do Afrykarium. Dobra, słuchaj, Monika, ja już zostawiam was jakby z Moniką. Monika, oddaję ci głos, jestem z wami na czacie. Oczywiście będzie certyfikat na samym końcu, a nagranie pojawi się jutro na YouTubie Mentora. Okej, to zaczynamy. To dzisiaj chciałabym opowiedzieć o aplikacji, która jest hitem wśród moich uczniów. Do tego stopnia jest tym hitem, że to trwa już rok równo, bo wprowadziłam tą aplikację tak pełną parą w marcu ubiegłego roku. Wcześniej korzystałam tak sporadycznie z różnymi klasami, natomiast teraz zagościła częściej na moich lekcjach i jest to aplikacja Ginkit. Jest to aplikacja płatna, ale pewnie i was, mnie już też, tak, życie nauczyło mnie, że to, co jest całkowicie za darmo, może zniknąć z dnia na dzień. I dobrze jest, jeśli aplikacja jest choć w mikropłatnościach, bo wtedy mamy pewność jako taką, że ona się na tym rynku utrzyma. A teraz jest ciężko się utrzymać na rynku, dlatego że tych aplikacji powstało całe mnóstwo. I one wcale nie są złe, jedna lepsza od drugiej, nawet nie nadążam wypróbowywać ich. Tak naprawdę to nawet nie mam czasu ich wypróbowywać na lekcji, więc próbuję to po lekcjach z dzieciakami, no i wybieramy te, które są dobre, z których warto skorzystać. Natomiast aplikacja Ginkit spodobała mi się już wieki temu i grałam z nią z nauczycielami angielskiego w czasie zlotu nauczycieli języka angielskiego, to jest taka super grupa, bez której żyć nie mogę. I graliśmy w czasie mojego wystąpienia i nauczyciele się też wciągnęli i naprawdę rewelacyjnie to wszystko wyszło, natomiast od tamtego czasu Ginkit, ludzie z Ginkita bardzo ciężko pracowali nad tą aplikacją do tego stopnia, że powstały takie możliwości, które już nie mogłam się powstrzymać i kupiłam tą aplikację. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy spróbowali część z tych rzeczy i chciałabym też pokazać, do jakiego stopnia prosto można zrobić zestaw zupełnie bez wysiłku, bo jeżeli macie na przykład konto na Quizlet, a my tutaj z Sylwestrem pokazywaliśmy Quizlet kilkakrotnie i to była ta pechowa aplikacja, którą zawsze gdzieś nam się ten webinar na tym Quizlecie wysypał, ale Ginkit gra. Ile razy? Trzy razy to pokazywaliśmy, przy czym dwa razy nagranie, raz się coś wysypało, drugim razem, ja wam to powiem, jakby mężczyzna pracujący z kobietami takimi jak Monika, tak więc Monika wtedy nie była zadowolona ze swojego występu, stwierdziła, że nie wyglądała dość atrakcyjnie, żeby to upublicznić i dopiero za trzecim razem się udało, ale jak to mówiłem, do 3 razy sztuka. Tak więc idąc tą myślą, Monika, jeszcze zażartuję, bo tego żartu w końcu nie było dzisiaj. Pan minister jeden powiedział, że wrócimy w kwietniu, drugi powiedział, że wrócimy w kwietniu, wiceminister, tak, do szkół, więc jak teraz trzeci jakiś minister powie, że wrócimy w kwietniu, to im się uda i wrócimy. Aha, czyli zapytasz, w którym roku? Słuchaj, a to kwiecień to kwiecień, prawda? Nieważne. Wiesz. Dobra, wracamy już do treści, nie ma przerywników. I wyobraźcie sobie, że od tamtego czasu, kiedy po raz pierwszy graliśmy wtedy tam na tym zlocie w Ginkit, pojawiły się takie możliwości, które są bardzo wartościowe, nie tylko metodycznie, nie tylko jeżeli chodzi o grywalizację, ale też jako tak wychowawczo. Na przykład jest gra Lawa, w którą za sekundę zagramy, gdzie cała grupa pracuje na wynik. Czyli cała grupa pracuje, żeby nie spłonąć. Jest gra Imposter, to jest taka gra, teraz dzieciaki wciągnęły się w grę Among Us i aplikacja wybiera sobie zdrajców,
No i wszyscy próbują tych zdrajców namierzyć, a oczywiście można to zrobić najlepiej, kiedy zna się słówka, albo kiedy zna się po prostu materiał wprowadzony do tej aplikacji. Jest tych możliwości dużo więcej niż na przykład w Kahucie czy w Quizizie, gdzie tak naprawdę jest tylko prosty quiz. No i zobaczcie, jak to wygląda. Udostępniam mój pulpit, czyli ten najbardziej trudny moment. OK. Najpierw muszę na sekundkę wrócić do Quizleta i Quizlecie, proszę Cię, nie przerwij mi teraz webinaru. Sylwester, czy widać mój pulpit? Dobra. To jest taki quiz geograficzny, chyba pierwszy bodajże, jaki zrobiłam w Quizlecie w życiu, czyli dawno, bardzo dawno temu. I zobaczcie, że tutaj ten zestaw, który wprowadziłam, ja mogę wyimportować stąd. Zobacz, wyeksportować, co ja plotę. Tu są takie trzy kropeczki i teraz jak kliknę eksport, to pojawi mi się materiał, który wprowadziłam. Czyli po jednej stronie pojęcie, po drugiej definicja. I teraz mogę to skopiować i przenieść w całość do Gimkita. Czyli jeżeli macie cokolwiek tutaj w Quizlecie, to nie musicie tworzyć nowego zestawu w Gimkicie, tylko możecie to wyeksportować w tej formie. Zaraz to zrobię też przy Was, żebyście zobaczyli, jakie to jest proste. Tak wygląda aplikacja od środka. Każdy zestaw ma swoje zdjęcie, które wybieramy spośród zdjęć, które nam się tutaj pojawiają do wyboru. No i ja już tych kitów mam dość dużo, bo tutaj zestaw nazywa się kit. W taki kit można zagrać bezpośrednio na lekcji, ale można też zadać taki zestaw jako pracę domową. Po lewej stronie jest taki spinacz i tu jest napisane po angielsku assignment, czyli możemy to zadać. Wystarczy to kliknąć, wybrać New Assignment, następnie wybrać sobie kit, z którego chcemy skorzystać, na przykład kwiaty, data, kiedy to ma być zrobione, dzisiaj jest 12, no to powiedzmy, że do 26. I tu jest bardzo ważna rzecz. Ile pieniędzy trzeba zarobić, żeby osiągnąć sukces? Bo grając w GameKit, nasza klasa zmienia się tak naprawdę w giełdę. I na przykład 200 tysięcy to jest tak naprawdę niedużo. To jest, jak ktoś dobrze zna słówka, to szybko moment i zdobędzie. No więc utrudnię Wam troszkę zadanie i będzie 500. I klikamy sobie Create Assignment, czyli stwórz zadanie, kopiujemy link i ja go już do Was wstawiam do czatu. Możecie już sobie troszeczkę poklikać na dzień dobry, a ja będę sobie dalej mówić. Spróbujcie zrobić ten zestaw, żebym mogła pokazać, jak wyglądają raporty, ponieważ moich nie mogę Wam niestety pokazać, bo niektóre dzieci mają po prostu potrzebę zapisania się inaczej niż ja mówię i mogą się niechcący gdzieś pojawić nazwisko albo pół nazwiska, więc wolałabym tego nie otwierać tutaj. Wracam do tych kitów. Zobaczcie, zadałam Wam pracę domową, możecie już w międzyczasie kliknąć. Natomiast tutaj jeszcze mogę utworzyć klasy, ale ja tego nie robię. Po prostu dołączają tak normalnie przez link, tak jak Wy teraz robiąc to zadanie. To zadanie jest takie śmieszne, bo po obu stronach jest ta sama definicja, ale zrobiłam je po to, żebyśmy za chwilkę pograli sobie w rysowanki. I od tego zaczniemy. Popatrzcie, mam zestaw kwiaty. Kiedy kliknę odpowiedzi,
to mam taki quiz. Przebiśniek, przebiśniek, jacyn, żonkil, tulipan i tak dalej. Mogę w to zagrać od ręki, ponieważ po lewej stronie mam opcję play. Mogę również to wyeksportować. I to jest chyba najfajniejsze w tych aplikacjach typu Quizlet czy GimKit, że możemy materiał przerzucać z jednego miejsca w drugie. Oszczędzamy po prostu czas. Mogę to w każdej chwili edytować, skopiować lub zwyczajnie podejrzeć. My natomiast zagramy sobie w te wiosenne kwiatki, no bo mamy wiosnę, więc zobaczymy, jak tam u Was jest z rysowaniem. No i teraz, kiedy ja kliknęłam już play po lewej stronie, to dostaję takie modele gier do wyboru. Draw That to są takie kalambury i może w to grać nawet i 50 osób i też się da. Klasyczna, czyli coś takiego troszeczkę jak Kahoot, że zgadujemy odpowiedzi i możemy w sklepie kupić różnego rodzaju podbicia, czyli na przykład ubezpieczenie. Jak się pomylisz, to dostaniesz zwrot kasy, jakiś tam procent. Albo na przykład każda dobra odpowiedź liczy się razy 3. Ale żeby sobie takie podbicie kupić, to najpierw musisz na nie zarobić. Czyli musisz dobrze znać słówka, żeby zarobić na to podbicie. Możemy grać drużynowo. Możemy grać w tą grę Trust No One i to jest taka właśnie podobna do Among Us i to dzieciaki się wkręciły w to bardzo. I tutaj aplikacja wybiera zdrajców i nikt nie wie, kto jest zdrajcą. Muszą sami do tego dojść. Mają do tego takie spotkania śledcze, gdzie głosują wszyscy na tą osobę, która jest zdrajcą, ale mogą też sprawdzać konkretne osoby. I tu się pojawia bardzo fajna rzecz, bo zaczynają ze sobą współpracować, włączają wszystkie mikrofony i mówią, słuchajcie, ja sprawdziłem Basię, Basia nie jest impostorem, a ja sprawdziłem kogoś tam, on też na pewno nie. Kto kogo nie sprawdziliśmy, no to tego nie sprawdziliśmy. A ktoś tam się odzywa, no ale ja to na pewno nie jestem. Zobaczcie, dobrze odpowiadam. I w ten sposób próbują dojść, kto jest zdrajcą. The floor is lava. To jest tak, że wszyscy siedzą na takim małym murku na początku. I ten murek powoli jest zalewany przez lawę z wulkanu. I muszą bardzo szybko odpowiadać i dobrze odpowiadać, żeby kupić bloczki, z którego zbudują ten mur. Więc cała grupa współpracuje, żeby utrzymać się ponad lawą. I tu chłopcy na przykład przyjęli rewelacyjny sposób. Oni się ze sobą kontaktują i mówią sobie, słuchajcie, ja kupuję ileś tam bloczków. Ja już odpowiedziałam na tyle pytań, to ja już kupuję. No i tworzy się taka atmosfera, że każdy chciałby coś kupić, no ale żeby kupić, to trzeba najpierw odpowiedzieć na pytania. Więc na przykładzie tej gry powstał zespół na Teamsach u mnie. To jest zespół dla klas szóstych i siódmych. Nazywa się Mistrzowie GimKita. I tam co tydzień wrzucam im jakiś zestaw, na przykład teraz na topie jest osobowość, jutro na długiej przerwie gramy w osobowość i oni już się szykują, czyli najpierw sobie grają w tą grę indywidualnie, jako praca domowa, robią sobie notatki, przygotowują się do tego ostatecznego meczu. Jutro przez te 15 minut ja im tą grę włączę i oni będą tutaj walczyć, żeby utrzymać się nad powierzchnią lawy jak najdłużej. Jest gra taka drużynowa, że dwie drużyny grają przeciwko sobie i to są ludzie kontra zombiaki. No i teraz tak, można sobie, jak się dobrze zna słówka, a na przykład coś tam się wydarzyło, że się straciło jakieś punkty, to można sobie to zdrowie podreperować. Można też zasabotować ludzi albo na przykład zombiaki. Ale żeby móc zrobić coś takiego, to najpierw trzeba sobie zarobić wystarczająco dużo kasy swoją wiedzą, znajomością słówek, żeby można było dalej, że tak powiem, zagłębić się w tą grę. Co tu jest jeszcze fajnego? Fajna jest gra Boss Battle. To jest tak, że cała klasa gra przeciwko jednej osobie.
Czyli na przykład ktoś się zgłasza, proszę pani, ja bym chciał dzisiaj być bosem. No i ja mówię, dobra, Bartek, to możesz być bosem. No i Bartek cieszy się oczywiście, wybieramy go, ciach, wszyscy się mobilizują w tym momencie, bo na przykład chłopiec jest bardzo dobry generalnie z angielskiego, więc tu cała grupa, wiecie, chce udowodnić, a ty się pomylisz, a my wygramy. Natomiast tu się chłopak mobilizuje, bo on się już tydzień przygotowuje do tej roli, więc no te słówka to już po prostu na blachę, plus tempo poruszania kciukami. No i gramy sobie w tą grę Boss Battle, no i na zakończenie gry słyszę, no już wygrał, tak, pokonał wszystkich, cieszy się i nagle mówi, wie pani co, Boże, jaki to stres, jak mi serce waliło, a tak mi się ręce trzęsły, że nie mogłem pocelować w przyciski. Mówi, to taka adrenalina, że po prostu niesamowite. Rzeczywiście tak jest, bo jak wpadli nagle na genialny pomysł, że będą grać przeciwko mnie, to przyznam się szczerze, że jak ten stary wyjadacz, to się naprawdę zdenerwowałam, bo było blisko, żeby mnie pokonali, bo jak się tak śpieszyłam, żeby odpowiadać dobrze na te pytania, które sama przecież wprowadziłam do tego zestawu, to z tego stresu rzeczywiście czasami się pomyliłam, a oni się cieszyli na cały głos do tych mikrofonów. I jeszcze są inne gry, ale nie będę wam odbierać przyjemności odnajdywania ich, więc zagramy tylko w te, o których powiedziałam. I zaczynamy od wiosennych kwiatków, czyli od Draw That. I to jest gra, która polega na tym, że będziemy rysować, a ktoś inny będzie zgadywał, czyli jedna osoba będzie rysować, a cała reszta ekipy, która tutaj jest, będzie zgadywać, jaki to jest kwiatek, czyli musi wpisać to słowo, uzupełnić literki. No i teraz dlatego zrobiłam w ten sposób, że w pytaniu jest przebiśnieg i po drugiej stronie w odpowiedzi jest również przebiśnieg, ponieważ akurat tutaj nie można dodać obrazków, no bo my to rysujemy. Gdyby to był angielski, to po jednej stronie byłby cat, po drugiej byłoby kot, tak? Czy po jednej definicja, po drugiej odpowiedź. Musi to być też coś, co da się narysować, przynajmniej jakimś symbolem. No i zobaczcie, mogę tutaj wyrzucić jeszcze ewentualnie, jeśli coś nie da się narysować, no ale myślę, że to się da. Mogę wpisać czas gry, ile jest na to narysowanie i zgadnięcie i ja wybiorę teraz 40 sekund. Kolejny podpunkt to jest, ile literek pojawi się jako podpowiedź. Czy 50%, czy pierwsza i ostatnia literka? Ja wybiorę 50%, żeby nam troszkę było łatwiej. Co jeszcze? No i tyle, i tak naprawdę możemy rozpocząć grę. No i teraz waszym zadaniem jest wejść na stronę gimkit.com/live i wpisać ten kod. Jeżeli okej. Tak, zdrajca wie, że jest zdrajcą, ale musi się nieźle kryć. Czekam na was. Link jest też w czacie. Wydaje, ale wśród graczy jest Iza z Kielc, tak? Iza jesteś? Napisz na czacie, to ty? No, wiedziałam, tak coś mi się tutaj
Tak, Iza wygrała w Kielcach teleturniej Gimkit. I zakochała się w Gimkicie. Uwielbiam tą muzykę, atmosferę, którą tworzy na lekcji. Naprawdę uwielbiam tą aplikację. Jest o wiele lepsza od Kahoota. Liczę do 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zaczynamy grę. Uwaga! Pierwszy punkt programu to jest wybór osoby, która będzie rysować. I to może być wybór komputera, czyli aplikacji. I to się nazywa Random Student. Random to znaczy przypadkowe. Albo mogę wybrać osobę do rysowania. I na przykład wybiorę Asię. Asia zastanawia się, jaki kwiatuszek będzie rysować, a my czekamy, aż ona zacznie. Asia się zdecydowała, uwaga. Pojawia się pierwsza literka, zobaczcie. Jeszcze 23 sekundy. Trwało za długo, to w lewym dolnym rogu jest możliwość zakończenia rundy wcześniej, czyli end round earlier. Brawo! Jaki piękny tulipan. No i zobaczmy. Na pierwszym miejscu is, babsztyl i tak dalej. Zobaczcie, pojawiają nam się miejsca. I następna runda, z tym razem wybiorę przypadkową osobę. Jola. Jola wybiera sobie, co będzie rysować. Uwaga. Wszyscy czekają w napięciu. Zakończyłam rundę wcześniej. Zobaczcie, że mam też opcję, żeby zacząć nową rundę lub zakończyć grę. I mam władzę nad tą grą. Następna runda. Angelika. Wygląda zabawa z rysowaniem. Jeżeli teraz zakończę grę, to zobaczcie, jak będzie wyglądał finał. Betty wygrała.
pojawia mi się pod spodem cały ranking, kto na którym miejscu był. Mogę również pooglądać rysunki. Proszę bardzo, tak był tulipan. Mogę zrobić sobie zrzuty ekranu i mieć karteczki do pokazywania na lekcji lub opublikować. Okej. Lub zagrać od nowa. Jak Wam się podobało? Napiszcie w czacie, ja potem poczytam. Dobra, no to teraz. No to teraz wyobraźmy sobie, że trzeba zrobić taki zestaw bardzo szybko. No jest 5 minut pomiędzy jedną lekcją online a drugą i potrzebujecie po prostu sprawdzić wiedzę i to tak rzetelnie. Ok? Co robimy? Popatrzcie, klikamy sobie New Kit, czyli nowy zestaw. Wybieramy dla niego tytuł. Na przykład mentorowe inspiracje. Wybieramy język. Ja zostawię angielski, to jest tak nieważne. Next. Teraz musimy sobie dać tutaj jakieś zdjęcie. Na przykład ja napiszę tulipan. No i teraz bardzo ważny moment, bo możemy dodawać pytanie po pytaniu. Możemy wybierać. Możemy wspólnie taki zestaw tworzyć, możemy wybrać z banku pytań, zaimportować z Excela lub kliknąć Create with flashcards, czyli stwórz z kart obrazkowych, ale to złudzenie, słuchajcie, patrzcie, stwórz z kart obrazkowych i teraz tu niby stwórz flashcards, czyli fiszki, a my klikamy sobie import. Import flashcards. Teraz wracamy sobie do naszego Quizleta i tutaj, słuchajcie, jeśli macie konto albo i nie, no jak macie konto, to po prostu będziecie mogli stąd sobie zaimportować. Wchodzimy sobie na stronę główną i szukamy fiszek, które by nas interesowały. Na przykład dodawanie. No i popatrzmy, ktoś tu cierpliwie nawet do 190 pojęć zrobił dodawanie. Bierzemy sobie te 190 pojęć i zwróćcie uwagę na to, że to nie jest mój zestaw, to jest zestaw czyjś, tak? Przyglądam sobie, czy oczywiście muszę sprawdzić, czy tu nie ma błędów, załóżmy, że nie ma. I teraz uwaga, co robię? Klikam tutaj te trzy kropeczki, eksport, kopiuję tekst, czyli wszystkie te rzeczy, które ktoś wprowadził, kopiuję, wracam sobie do kreatora i wklejam to wszystko tutaj. Następnie, uwaga, w Quizlecie po jednej stronie jest pojęcie, po drugiej definicja. I tylko tak możecie zrobić. Jeżeli macie płatną opcję Quizleta, to możecie to zamieniać albo wpisać odwrotnie. Natomiast tutaj możecie zamienić to miejscami. Zobaczcie, tutaj jest taka opcja, że możemy zamienić te rzeczy miejscami. Klikam stwórz. Raz, dwa, trzy i już mam zestaw. Teraz mogę podejrzeć odpowiedzi, edytować to za każdym razem. Popatrzcie, tak mi tu wyskoczyło, no i okej. Mogę to bardziej utrudnić, zrobić większe dystraktory, albo i nie. Mogę też wybrać opcję tekst input, tutaj to drugie okienko, i wtedy tą cyferkę trzeba będzie wpisać. Nie kliknąć jako odpowiedź, ale wpisać. Ja zostawię wielokrotny wybór, żeby nam było łatwiej. Teraz muszę coś tutaj namieszać. OK, save. OK, mogę też dodać zdjęcie, mogę dodać jakiś plik audio, więc to może być całkiem rozbudowany test. Jak już to zrobiłam, to w zasadzie już wszystko jest gotowe.
czyli klikam zakończ kit, raz, dwa, trzy i mam zestaw gotowy do gry. Czyli zaimportowałam sobie flashcards. I często jak widzimy flashcards, to myślimy, że chodzi o obrazki. Nie, to jest generalnie jako fiszki. Więc możemy śmiało importować, natomiast nie zaimportujemy z Quizleta obrazków. Trzeba byłoby je wyszukiwać tutaj oddzielnie. No i teraz zobaczcie, zagramy sobie w dodawanie do 20, żeby nam było łatwiej. Mogę to zadać jako pracę domową i podejrzeć wyniki, a mogę to zagrać z Wami teraz. Czyli klikam Play Live. No i teraz zagramy The Floor is Lava. Poziom trudności proponuję na początku zagrać z nimi na poziomie easy, a dopiero potem zwiększać trudność, więc my weźmiemy sobie poziom easy. Na początek dam Wam $50, żeby Was ta lawa nie zalała na dzień dobry. Nie możecie zejść poniżej 5, żeby nie było płaczu. Możecie sobie sprawdzać odpowiedzi w trakcie, więc jak raz się pomylicie i sprawdzicie, no to może następnym razem będziecie wiedzieć. I jeszcze tutaj jest coś takiego jak power-ups. Power-ups to są takie podbicia, że na przykład kupujemy sobie, że jeżeli ktoś 3 razy pod rząd odpowie dobrze, to dostaje bonus. Kontynuuj. I tak jak tamtym razem czekam na Was. Jak będziemy grać, słuchajcie, to nie bójcie się wchodzić do sklepu, klikać gdziekolwiek, bo wiadomo, że zależy na czym gracie, ten jakby obraz, który widzicie, może być inny niż ten, który na przykład ja mam u siebie na telefonie, ale zawsze gdzieś strzałka jest w bok, powrót do pytań albo kontynuuj, także nie bójcie się, jak coś Wam się tam zakliknie, wyrzuci, wracajcie z powrotem tą samą drogą. Co jest jeszcze w przypadku gry Lava fajne, to jest to, że nawet jak ktoś troszkę nie umie tych słówek, no to gra w grupie, tak? A jak się okaże, że na przykład ktoś tam na czele ciągle coś kupuje, no to człowiekowi by się chciało też takie coś kupić i też to umieć, no ale niestety można to tylko za wiedzę. Ok, czekamy jeszcze chwileczkę. Ja ostatnio na przykład usłyszałam pytanie, na którym bardzo mi zależało. Proszę Pani, a kiedy będzie następny Gingit? Ja mówię, no wtedy, kiedy będzie powtórzenie. A czy da nam Pani wcześniej słówka, których trzeba się nauczyć? Ja mówię, no tak, no bo cały czas macie je w zeszycie, mi w notatkach, ale nie, wszystkie naraz, bo my będziemy po prostu się przygotowywać do tej gry. Myślę sobie, oh yes, do kartkówki im się nie chce, ale do gry będą się przygotowywać. A tak w ogóle, to nie robię kartkówek. Zaczynamy grę. Start. Czujecie to napięcie? Przetrwajcie tak długo, jak tylko jest to możliwe. Pamiętajcie, w sklepie można kupować takie bloczki. Widzicie? Po lewej stronie. Wy siedzicie tutaj na górze. Macie 2400 bloczków, ale lawa będzie się unosić, więc starajcie się odpowiedzieć trochę, a potem wejść do sklepu i coś kupić. A po prawej stronie ten niebieski przycisk, mam nadzieję, że moi uczniowie mnie słyszą, ten niebieski przycisk to jest podnoszenie lawy o 10%. Jak widzisz, że tak coś za dobrze idzie, to tutaj troszkę tak kliknę niechcący w ten niebieski przycisk i wtedy ta lawa szybciej się trochę unosi. Nie no, ja tu widzę samych mistrzów Gingita. Tylko kupują i kupują.
zauważyli, że podniosłam lawę. Już się śpieszę. No, już wytrzymaliście minuta 44. Pierwsza moja klasa, która to grała, wytrzymała 2 minuty 20. A mistrzowie Gimkita potrafią wytrzymać nawet 10, pomimo tego, że utrudniam im jak tylko potrafię. Dobrze wam idzie. Matematyka to wasza mocna strona. Uwaga, lawa się podnosi, pośpieszcie się trochę. Za łatwy poziom dla was, za łatwy. Uwaga, szybko, szybko, lawa idzie w górę. Nie, no nauczyciele się nie dają. Trzeba wam to jakoś utrudnić. Uwaga, wytrzymaliście? Minuty 47 sekund. Gratuluję. Brawo. Popatrzcie, mogę podejrzeć raport. Tak wygląda raport. Spójrzcie. Pojawiają się procenty. Wiem, ile słówek dotarło do ucznia. I ile się razy pomylił, czyli ile elementów dotarło, 66 i na 66 w ogóle się pomylił tylko raz, tak? Mogę tak sobie przejrzeć cały raport. Mogę też dostać coś takiego jak ogólny podgląd. Przejrzeć pytania. 2 plus 4 było mylone dwa razy aż. Popatrzcie. A tutaj nie. Czyli na początku będę miała wszystkie trudne pytania. Mogę również przejrzeć osoby. 66 korekt, czyli dobrych. Jedna zła. $107 zarobione na końcu. 99 poprawność, no i widzę, gdzie były pomyłki, czyli 4 plus 2. Zobaczcie, inną osobę, na przykład Wojtek, 48 dobrze, 1 źle, 98 poprawność, procent, także pięknie dodaję. Mimo tego, że robił to w nerwach, tak, no bo jednak jakieś napięcie w człowieku jest, kiedy w to gra. Mogę to wszystko wydrukować. Popatrzcie, drukuje mi się gotowe
jak ta osoba odpowiadała i wszystko jest podliczone. Czyli skoro jeden błąd na 48, no to piątkę można spokojnie postawić. Okej. I jeszcze jedną grę chciałam pokazać. Tym razem zagramy w geografię, żeby nie było tak łatwo. Ale naprawdę taki jest śmieszny quiz. Przerobiłam takie głupoty, ale zobaczycie. Okej. I zagramy sobie. Zrobimy bossa. Gramy, słuchajcie, 2 minutki. I to jest fajna rzecz, słuchajcie, bo na przykład jak byliśmy w klasie i to był już czerwiec, we Wrocławiu było bardzo gorąco, nie ten tam ostatni czerwiec, bo to nie byliśmy w szkole, ale 2 lata temu, było bardzo gorąco i ja ustawiłam na 5 minut, a oni chcą więcej. Słuchajcie, 10 minut dzieci nie było. Tak walczyli ostatnie 3 dni szkoły, a oni po prostu dawali czadu jak nie wiem co, zajęci tymi słówkami, no to ja zdążyłam po prostu nawet jakieś tam świadectwa powypisywać jeszcze w międzyczasie. Okej? 2 minuty. Na początek dam wam $10 tylko. Okej? I tu pokażę wam coś jeszcze na zakończenie. Są takie, możemy zaznaczyć, że clean power-ups only, czyli gramy uczciwie, nikt nikogo nie może zamrozić. W ten sposób zaznaczamy lub możemy zostawić to odznaczone i wtedy na przykład jak ktoś już jest na prowadzeniu, a ktoś ma wystarczająco dużo kasy, to może zablokować tą osobę. Więc zostawmy w ten sposób, w klasie gramy z zaznaczoną opcją. Uwaga, zaraz zobaczymy, kto będzie bossem. Dołączcie proszę. 2 minutki nam zostały. Nie bójcie się, że to jest zestaw geografia Polski, bo to naprawdę takie głupotki są w odpowiedziach. Każdy będzie wiedział, co zaznaczyć. Zaczynamy. No i bossem będzie WF-jak. Czyli wszyscy grają przeciwko WF-jakowi, próbują pokonać WF-jaka. WF-jaku, nie denerwuj się, będzie dobrze. Start. Are you ready? Czy jesteście gotowi? Bitwa. Żeby pokonać największego bossa ever. WF-jak kontra The Challengers. Uwaga, wchodzimy do sklepu. Nie bójcie się, odpowiadajcie co tam chcecie. Chodźcie do sklepu, kupujcie tam różnego rodzaju rzeczy, żebyście zobaczyli co to jest. O, na przykład Angelika kupiła pieniądze za pytanie. Czyli jak odpowie dobrze, to dostanie dodatkowe pieniądze za dobrą odpowiedź. Byłaś jak na prowadzeniu. Brawo! Kupuj coś tam! Będzie
53 sekundy, WF Jaku, do boju. Kup jakiegoś streaka albo podbicie. Super. Damy radę, damy radę. Nieduża różnica między wami. Trzymaj się, trzymaj się. 20 sekund. Walcz. Szybko, szybko. Brawo! 6, 5, 4, 3, jeszcze jedno pytanie. 2, 1, 0. Ok. Byłeś jak pokonany, ale walkę stoczył na finiszu niesamowitą. Podejrzewam, że ręka drżała jak nie wiem co. Zobaczcie, niewielka różnica. Ok? Oczywiście można bić brawo. Jedna z tych ciekawszych rzeczy tutaj też między innymi, jak zaczynają bić brawo. Tak? I zobaczcie, mogę zobaczyć raport. Tak to wyglądało. No to geografia. To już nie matematyka. Lekko nie było. OK. No i wracam do Was, słuchajcie. Możliwości tutaj w tym Gimkicie jest jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj godziny nie starczy, żeby o wszystkim opowiedzieć, ale moi mistrzowie Gimkita, którzy jutro grają ze mną mecz, dostaną teraz takie zadanie projektowe i będą musieli rozgryźć Gimkita od środka i przygotować taki pomocnik dla nauczycieli i uczniów, czyli będą musieli rozgryźć te angielskie komendy, co tam można kupić, co to jest bonus streak, co to jest insurance i tak dalej. I będą musieli to opisać i zrobimy wspólnie takie instrukcje dla nauczycieli. No i dla innych uczniów też, bo młodsi uczniowie jak wchodzą do sklepu, to jeszcze się tak boją coś kupić, mają obawy. Natomiast ci starsi, no to już oczywiście idą na masę, ale teraz ostatnio w Mistrzach Gimkita zwycięża dziewczyna. Także jestem z niej dumna, kupuję, opracowała cały system w ogóle odpowiadania i kupowania, także ma plan na każdą grę. Chłopcy walczą za cięcie. No i tak naprawdę tworzy się bardzo, bardzo fajna atmosfera oczekiwania, kiedy pani wstawi spotkanie na Teamsie. I od tego zaczynają lekcje. Proszę pani, czy dzisiaj jest mecz? Ja mówię, czekajcie, muszę sprawdzić, czy mam wolną, długą przerwę. A raz spotkaliśmy się o 19.30, dosłownie na 10 minut i wyobraźcie sobie, że czekali. Myślałam, że o 19.30 jak ustawię mecz, to tam będzie ze dwie osoby. Ale oni nie, naprawdę czekali na mnie o 19.30 na ten mecz. Więc myślę, że jest to aplikacja, którą warto się zainteresować. I tak jak powiedziałam, chociaż na rynku jest mnóstwo darmowych aplikacji, czasem warto kupić jedną, która nam posłuży na dłużej. No, ja tych pieniędzy wydanych na tę aplikację nie żałuję. I mam nadzieję, że rodzice też są zadowoleni, że te pieniądze tak poszły, zostały spożytkowane akurat na to medium. Wracam do Was. O Gimkicie mogłabym jeszcze tak naprawdę z godzinę i by mi się chyba pomysły nie skończyły. Okej. Okay. Zacznę od odpowiedzenia na pytanie rzeczywiście o te koszty. Tak dla nauczyciela i ewentualne koszta dla dzieci. Dzieci nie płacą, tylko kupujesz tylko to jako nauczyciel, tak jak Wordwall, tak, czy inne takie aplikacje, kupujesz jako nauczyciel, natomiast wszystkie dzieci, które grają, nie płacą. Angelika napisała, że około 56 dolarów, ja nie pamiętam, ja zapłaciłam jakieś grosze, bo to był marzec ubiegłego roku i wszyscy dawali jakieś zniżki i ja to po prostu wykorzystałam.
Natomiast zaraz zobaczymy, jak to wygląda ta płatność. Jest subskrypcja grupowa, zobaczcie, na szkołę. Do 20 na przykład nauczycieli, to jest $650. Można też się z nimi dogadać, to są młodzi, bardzo sympatyczni ludzie. Natomiast moja... Okej, to jest 4,99 miesięcznie i ja na przykład nie płacę przez wakacje. Czyli wtedy, kiedy tego nie używam, to tego po prostu, to za to nie płacę. To Angelika nam pisze, poczekaj, jeszcze dodam. Dobrze, Angelika napisze, którą pozdrawiam, bo Angelika będzie w ogóle za tydzień prowadziła webinar, nie wiem, czy wiesz, że to jest 4,99 miesięcznie przy rozliczeniu rocznym. Czyli jednak tak, te wakacje się wliczają w to, tak? W te abonament. Pewnie przy płaceniu z miesiąca na miesiąc jest to ciut drożej, ale to jakby normalna subskrypcja. 9,90, około 40 zł, tak? Około 40 zł. Ale no tak jak mówię, jak rodzice widzą, jak dzieci po prostu angażują się w to, to pomogą na pewno. Ja kiedyś kupiłam to prywatnie, teraz to po prostu mam na to pieniądze, więc mogę sobie na to pozwolić. Natomiast no tak jak mówię, nie kupuję rzeczy takich mało przydatnych. Staram się zawsze kupić coś, co jest wartościowe. No bo to tak jak kiedyś rodzice dawali pieniądze na jakieś tam książki do klasy, czy jakieś rzeczy do klasy, no to tak teraz wiedzą, że czasami trzeba też wymyślić coś innego i ja zaproponowałam akurat tę grę i sprawdziło się we wszystkich klasach wciągnięci uczniowie na maksa. Jedna dziewczynka mówiła, nie lubię Gimkita, była pierwsza zapisana do mistrzów Gimkita. Więc no, tak jak mówię, nie jest źle, naprawdę, jest świetna aplikacja, mnóstwo możliwości, tworzą to młodzi ludzie, którzy wiedzą, czym interesują się nasi uczniowie i co ich wciąga w tej grze i tak naprawdę, co by nie przygotowali, to jest naprawdę rewelacja. Na początku była tylko opcja takiej giełdy, tak, że można było kupować te podbicia i tak dalej i to już ich wciągnęło. A jak oni dodali jeszcze 6 czy 7 różnych gier i tak naprawdę co miesiąc zaglądam, a tam jest coś nowego. Teraz jest jeszcze Gimkit Inc., to jest w tej samej kwocie i to jest coś takiego, że możemy wspólnie pisać wypracowania, tworzyć tak jakby taki blog, czat. Jeszcze tego nie spróbowałam, myślę, że spróbuję to teraz, jak będziemy pisać notatki egzaminacyjne, spróbujemy Gimkit Inc. Natomiast naprawdę rewelacja, zresztą sami widzieliście, naprawdę można się wciągnąć. Ciekawa jestem, jak WF-jak, czy żyje? WF-jaku, czy ty żyjesz? To jeszcze tylko pytanie ostatnie takie, bo pewnie część osób zastanawia, czy jest możliwość wypróbowania aplikacji, czyli jakiś trial. Wiesz co, ja już jestem w tej opcji płatnej i nie sprawdziłam, przyznaję, przed spotkaniem tego, ale tu jest. Tak. Jest, bo ja na początku byłam w tej opcji bezpłatnej i tam można było tylko zrobić 3 zestawy i można było wprowadzić 3 poprawki. I ja bardzo szybko wykorzystałam to i już nie mogłam wprowadzać poprawek i robić nowych zestawów, więc założyłam Gimkit na kolejnym koncie, potem na kolejnym koncie i na kolejnym koncie, aż w końcu się zdenerwowałam się, nie no, po prostu na 5 kontach i mail nie może tak być. Muszę mieć 1. Więc i tak się zrobiło, że mam ten 1. Okay. Jest taka próba na 30 dni, ale nie powiem wam, co tam w środku w niej jest. Dokładnie właśnie też jeszcze sprawdzam. 30 dni można zawsze potestować za darmo. Zacinasz no, się. Proszę pana, zacina mi pana. Bywa. Aczkolwiek chyba u mnie jest wszystko ok. Powiedz, co mówisz.
Dzięki, Angelika. Czyli to, Monika, po prostu u ciebie we Wrocławiu jest słaby internet. No, moja droga, słuchaj, ja chciałem powiedzieć, że ja zainwestowałem. Edukacja zdalna, ja podejrzewam, że my jeszcze kolejny rok sobie pouczymy zdalnie, bo zaraz przyjdzie nowa mutacja. Choć akurat jako anglistka, to już na koniec, słuchajcie, w wolnej rozmowie ja wklejam oczywiście link do ankiety. Nie ma tak łatwo. Najpierw ankieta, potem certyfikat. Natomiast słuchajcie, dobra wiadomość przynajmniej dla naszych kolegów i koleżanek żyjących w Wielkiej Brytanii, u nich, tak, słuchajcie, totalne luzowanie lockdownu, otworzyli dzisiaj fryzjerów, pochwalił się tym premier Brian Johnson, aczkolwiek nie pokazali, jaką fryzurę sobie funnął z tej okazji, natomiast co ważniejsze, słuchajcie, tak, więc widzisz, ja zdążyłem pójść do fryzjera, zanim właśnie był lockdown, tak więc swartnęło mi się. Natomiast to, co ważniejsze, słuchajcie, w Anglii, tam fryzjerzy, bez fryzjera można żyć, natomiast otworzyli puby i każdy, kto mieszkał w Wielkiej Brytanii, choć przez chwilę, to wie, że oni nie mają dobrego piwa w sklepie, więc jak chcesz się napić dobrego piwa, musisz koniecznie iść do pubu, więc oni przez te ostatnie miesiące biedni byli skazani na jakiegoś, nie wiem, puszkowanego Stella Artois lub Guinnessa z Puszki, który jest równie ohydny, więc wreszcie mogli odżyć, tak, więc słuchajcie, może będzie też u nas jeszcze piękniej i tak dalej. I z tą myślą was zostawiam, a cytując mojego ulubionego youtubera, znaczy nie jest moim ulubionym, ale w sumie go nawet lubię oglądać, nie wiem, czy oglądałaś, taki pan się Klawiter nazywa i to jest dość fajne, bo on powiedział, że będziemy miał drugi kanał po angielsku, bo chce być bardziej znany, więc stwierdził, że nie znając angielskiego będzie prowadził ten kanał po angielsku. Właśnie muszę to sprawdzić. Znośnego tygodnia wam życzymy z Moniką. On tak zawsze mówi, że znośnego weekendu życzę, a ja zacytuję Kubę. Znośnego tygodnia wam życzymy. Do zobaczenia 28 kwietnia, a właśnie, jak nie, pewnie tak. W maju, tak? Tak, pewnie tak. Tylko musimy powiedzieć kiedy. A maj jest długi akurat. Natomiast słuchajcie, jeszcze raz szybko w takim układzie link drugi do... tak wiemy, że już się dwie osoby zapisały. Też sobie podejrzałem. Link do, słuchajcie, zapisów do Moniki na Pro. Naprawdę 3 godziny z Moniką. Gwarantuję, że miną tak, że nie poznacie. I naprawdę cena jest atrakcyjna, 39 zł. Przypominam, że do wygrania jest obiad dla uczestników. Obiad u Moniki we Wrocławiu. Kapuśniaczek znaczy się. Kapuśniaczek. Zupa pokazowa tak zwana. póki co bardzo wam dziękujemy i zapraszamy za tydzień na spotkanie z Angeliką i zupełnie inaczej, w przeciwieństwie do Moniki, bo Angelika będzie pokazywać rzeczy bardziej off, czyli grafomotoryka u dyslektyka, ćwiczenia. A ona ma tego trochę albo i więcej. Widziałam jej trochę, ona ma trochę więcej niż trochę. Dokładnie, tak, więc warto, bo też Angelika jest chodzącym po prostu maszynką do robienia pomocy dydaktycznych, tak więc. I cudowną osobą. Dobra, już nie słodzimy sobie, bo to dopiero poniedziałek jest, a nie piątek, tak. Tak więc musimy przetrwać jeszcze te pozostałe 4 dni przed weekendem, jakby na to nie patrzeć. No i oczywiście zachęcamy do testowania gimmickita. Być może wtedy będziecie chcieli wiedzieć więcej i traficie znowu do nas, do Moniki, na gimmiki, ta ekstra, po godzinach. Gimkit wykupiony, Angelika już kupiła. Angelika, ona jest, ona jest szybka dziewczyna. Dobra, słuchajcie. To już zostawiam takie rozmowy na tak zwany offline, bo do usłyszenia. Na online prywatny, nie? Do usłyszenia.